chciałabym z wami dzisiaj pogadać o pedofilii. Obejrzałam film Braci Sekielskich i to, co mnie uderzyło, to zachowanie rodziców. To, że no wiadomo, kto tam jest zły, kto jest dobry, zły jest Kościół katolicki. Ale co z rodzicami? Dla mnie, słuchajcie, to jest wstrząsające, bo ponieważ gdy zadaję sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie zrobić coś, czy jesteśmy w stanie uchronić nasze dzieci przed pedofilią, to odpowiedź brzmi tak. A kto? Rodzice. I chciałabym wam opowiedzieć teraz historię, którą roboczo nazywam historią o waginie cioci Hani. To jest historia, która powodowała uśmiech na twarzach innych rodziców i takie lekkie drwiny. Po filmie Braci Sekielskich mam mam to w dupie. I wiem, że to, co robię, jest dobre. Więc historia jest taka. Moja 2,5-letnia wówczas córka Zojka huśtała się na placu zabaw. Koło piaskownicy jakaś mama wysiusiwała swojego synka. I Zojka kątem oka patrzy, widzi i mówi: mamo, ten chłopiec ma penisa. Tak, Zojko, on ma penisa. Huśta się dalej. Dookoła są inni rodzice, inne dzieci. Ale Zojka brnie. A ja mam waginę. Tak, a ty masz waginę. Zojka idzie dalej. A tata ma penisa. A ty waginę. A ciocia Hania też waginę. I jak się domyślacie, Zojka przebrnęła po prostu przez całą listę wszystkich krewnych i znajomych. Ustaliliśmy, kto ma penisa, kto ma waginę. Mówimy wam o tym dlatego, byłam przekonana, że ci wszyscy rodzice dookoła, gdyby mogli, słuchajcie, zadzwoniliby po opiekę społeczną. Była niedziela, więc nie zadzwonili. I opowiadam wam o tym dlatego, że znalazłam raport. Zobaczcie. To jest raport, którego wrzucę do siebie na Instagrama, jakbyście chcieli go przejrzeć i przeanalizować. I on mówi, że właśnie na rodzicach spoczywa jakby cała robota do wykonania. To rodzice swoją rozmową są w stanie uchronić dzieci przed byciem ofiarą pedofila. Jest tutaj też mowa o tabuizacji narządów rodnych. O tym, że my rodzice czynimy krzywdę naszym dzieciom, wpędzając je w zawstydzenie, gdy mają mówić o tym, co jest tam. No właśnie, jak u was w domu się mówiło? Cipka, picia, siusiak? Czy w ogóle się nie mówiło? Czy to było tam, to miejsce? No, właśnie to jest to. Dlaczego dziecko ma przyjść do nas i nam powiedzieć, że ktoś w ciemnej bramie dotykał ją po waginie, skoro od nas samych nigdy nie usłyszało tego słowa? Skoro wie, że jest to miejsce, o którym się nie mówi, to dlaczego ono ma nam powiedzieć o tym? No i słuchajcie, to jest robota, która jest do wykonania dla nas rodziców. Jest jeszcze jedna mowa. Jest jeszcze mowa o tym, że właśnie musimy dzieciom tłumaczyć, że strefy intymne to są jakby strefy intymne, czyli Zojka wie, że po jej waginie dotykać może się ona sama, ewentualnie rodzice i lekarz, ale jeżeli ona pozwoli. To, jak się domyślacie, generuje mnóstwo sytuacji, przy których ja padam na pysk, chociażby przy wieczornej kąpieli, gdyż ja przed umyciem Zojki zadaję jej to pytanie. I wiadomo, jak dzieci reagują już przy kąpieli. Zojka nie zawsze ma ochotę współpracować. W każdym razie, być może ja jestem naiwna, ale jeżeli myślę o tym, co mogę zrobić, a chcę zrobić wszystko, by moje dziecko nigdy nie było ofiarą złego dotyku, to chcę to robić, bez względu na to, czy inni rodzice mają bekę ze mnie, czy nie. I uważam, że robota braci Sekielskich naprawdę chylę czoła.